Cześć, witajcie, witam was moi drodzy w kolejnym materiale na kanale nie powiem, żeby to był materiał newsowy, bo jak Wy to oglądacie, to jest zapewne rano, na to, dzień po wielu informacjach, jakie dotarły do nas ze świata World of Tanks. Natomiast no, ja nie nagrywam też tego w ciągu dnia, żeby być na bieżąco, bo niestety nie miałem na to czasu. Akurat robota była ważniejsza, tylko siadam sobie dość późno. Żeby po prostu trochę hmm, pogadać sobie na temat tego, co nam tutaj Wargaming proponuje, więc to jest raczej taki materiał pogadankowy. Hmm, no i e, cóż, zapewne jesteście już bardziej zorientowani nawet niż ja e, w tych wydarzeniach, jakie nas czekają w najbliższym czasie. Też było to omówione, zapewne, też e, na kilku e, kanałach. No ale dobra, ruszają operacje świąteczne, i w tym roku mamy te operacje świąteczne dość długo, bo startujemy już od 1 grudnia i będą trwały one do 9 stycznia, do 7 rano, czyli no powiedzmy do 8 stycznia, to tak traktuję. I no to jest bardzo długi okres, widać, że Wargaming bardzo mocno się na ten okres świąteczny nastawia. Nie ukrywam, że jest to okres też, który ja lubię, jeśli chodzi o grę, bo zazwyczaj dzieje się bardzo dużo, też ten cały nastrój, jaki się udało zbudować w tej firmie, Wokół tego, wokół tego wydarzenia. Myślę, że też, też to fajnie zawsze wychodzi, bo i dekoracje, i paczki, i bonusy, więc no, do tego też zazwyczaj w grudniu jest zimno, nie chce nam się wychodzić, więc jest też czas na to, żeby sobie posiedzieć przed komputerem. No a WOD zrobił wszystko, żeby. Żebyście jak najwięcej czasu poświęcili właśnie na ten tytuł, a Wargaming, żebyście poświęcili na ten tytuł jak najwięcej kasiorki. W tym roku mamy dwie postacie. Jest tutaj oczywiście Arnold Schwarzenegger, który już pojawia się po raz drugi. Powiem szczerze, że tutaj było to dla mnie zaskoczenie, bo po tym jak na początku był Chuck Norris, potem był Arnold, to spodziewałem się kolejnej jakiejś ikonicznej postaci. Kina z tamtych lat, czyli chociażby na przykład Sylwestra Stallone, czy Jean-Claude Van Damme, czy być może Antonio Banderasa. Wiem też, że pojawiały się komentarze a propos Bruce'a Willisa. Myślę, że ktoś, kto ogólnie siedzi trochę w świecie kina i śledzi wydarzenia, wie, że niestety pan Bruce Willis, no Zrezygnował z aktorstwa i mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, i raczej do takiego eventu by się nie nadawał. Ja też ubolewam nad tym, bo to jest też aktor, którego bardzo lubię z wielu, z wielu filmów, właśnie tamtych lat. No ale starość, nieradość, różne problemy zdrowotne się, im człowiek starszy, tym, 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 tym różne problemy się potrafią niestety zdarzyć, więc Arnold Schwarzenegger jest ponownie, natomiast nie powiem, że bym nie był zaskoczony, bo jednak postać Mili Jowowicz no to tutaj e, kompletnie mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się po pierwsze, że będzie jakaś postać, e, że będzie jakaś kobieta, e, a po drugie właśnie Mila. E, Mila raczej z tego co kojarzę powinna być znana z piątego elementu o ile dobrze pamiętam, a też myślę, że wielu osobom Powiązanym z gry, powią, które są powiązane niejako z grami komputerowymi, powinna się kojarzyć z serii Resident Evil, jaka była no, adaptacja tej gry, no, to, in, złe słowa może, no, ale z serii Resident Evil, no. Więc też nie jest, to, nie jest to postać anonimowa, chociaż nie powiedziałbym, żeby była to postać pokroju pana Arnolda. Jeśli chodzi o wydarzenia, no to już wiemy od kiedy startują, czyli wchodzi tutaj od razu Wargaming z buta w grudzień i od razu też już z buta możecie sobie wejść wydając kasę na paczki, do tego przejdziemy później, dużo dużo zmian jest w ogóle w tym roku, bardzo dużo zmian i teraz z tego co widziałem już był gdzieś jakiś lament, Ue, po co, na co, dlaczego, a było dobrze i powiem tak, My i ogólnie no, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc y, wiele osób nie lubi zmian. Jak już coś działa, czy jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to wychodzimy z założenia, po co to zmieniać. Z drugiej jednak strony, te wydarzenia świąteczne, no, już co roku, powiedzmy, wyglądały podobnie, więc też pewnie ktoś coś chce w tym WG zmienić, no bo jak to się mówi, kto się nie rozwija, ten się, ten się cofa, ale mm, ja bym tutaj jednak poczekał, nie, za, nie lamentował za bardzo, oczywiście jest tutaj tego trochę nacikane, jest tego dużo, uważam, że trochę zbyt dużo zmian, jak na jeden raz tutaj Wargaming przesadził może delikatnie z tyloma nowościami, ale ostatecznie chciałbym jednak ocenić ten event, jak on się dopiero zacznie i będzie trwał, a nie też patrząc tylko na to, co jest na co jest w artykułach, no bo wiadomo, że jak, są, jak jest tu bardzo dużo informacji, to nie będzie łatwo ich yy, przetworzyć. I myślę, że wiele osób będzie się gubiło podczas tych wydarzeń świątecznych, mimo że jest instrukcja, jest porozpisywane tego, ale jest po prostu bardzo, bardzo dużo informacji. Być może należało to zrobić, jeśli chodzi o te zmiany trochę bardziej stopniowo, no ale WG poszło w takim kierunku. Jaki to będzie kierunek? Zobaczymy. Na pewno jest zauważalne to, że WG chce nas przyciągać do tego, żebyśmy sobie siedli i codziennie się logowali, tak jak w wielu grach, bo w ogóle wprowadzono nowe zasoby w, podczas tych operacji świątecznych. Dla mnie trochę to zasoby, jak, jakbyśmy grali Ninja Heroes of Might and Magic, na przykład trujeczkę, tak? Mamy właśnie kryształ górski, czysty szmaragd, ciepły bursztyn czy żelazo meteorytowe. No, bardziej mi się to właśnie kojarzy z grą pokroju Heroesy niż z World of Tanks, no, ale spoko. No, to jest tam jakaś tam waluta podczas tego, podczas tego eventu. No i oczywiście te zasoby możemy zbierać, zbierać dwa razy dziennie. Jeżeli nie będziemy mogli się logować, to możemy wy, wykupić, wykupić taki mechanizm, który za nas będzie zbierał. Oczywiście nie będzie to jakoś bardzo, bardzo tanie. No i mi wydaje się, że większość z nas pewnie przed wyjściem do roboty się odpali, żeby to zebrać. Potem po powrocie odpali się drugi raz lub przed wyjściem do szkoły. A jeżeli będzie ktoś i tak siedział i grał, to, to nie będzie żaden problem. Mamy też kolejne połączenie gdzieś z innymi graczami. Tak jak w ubiegłym roku, mogliśmy wysyłać paczki małe, e, znajomy, zna, iluś tam znajomym dziennie z listy znajomych. Tak, tutaj teraz będziemy odwiedzać, odwiedzać miasteczka, no bo będziemy swoje miasteczko robić. E, będziemy odwiedzać miasteczka naszych znajomych z gry. E, dwóch tych znajomych oznaczymy jako tych najlepszych. I właśnie od tych znajomych będziemy zbierać sobie dodatkowe zasoby. Jeszcze wprowadzono postać pieska, do której też przejdę. Ten piesek trafi na nasze konto, niejako podczas tego, jak wbijemy drugi poziom atmosfery. Głaszcząc codziennie psa, też dostaniemy jakieś zasoby. No i chyba też głaszcząc psa u znajomych, o ile się nie mylę. No więc będę chodził po innych, będę chodził po innych miasteczkach i będę głaskał komuś psa, i mój pies będzie głaskany. Odbierajcie to, jak chcecie. No i oczywiście też. Yy, piesek się nazywa szafi, chociaż wygląda jak szarik. No ale szar Szarika, yy, nie wiem, mogli chociaż trochę inną rasę widać. Nie wiem, to już oczywiście też kwestia gustu. No i oczywiście też zasoby będą w dużych, skrzyn w dużych w skrzynkach, w dużych pudełkach, no to to też jest normalne, no bo WG robi wszystko, żeby nas zachęcać do zakupu tych pudełek. Świąteczna atmosfera będzie miała znowu 10 poziomów, tylko tym razem tę atmosferę będziemy tworzyć właśnie za te zasoby, a nie będziemy podnosić ją przed, poprzez dekorowanie naszego miasteczka. Dekorowanie będzie formą od zabawy a nie czymś co podnosić nam będzie będzie nam podnosić te, yy, te poziomy więc to, tego już jest bardzo dużo tych informacji dodatkowo dochodzą misje od mili misje od arnolda z tych misji będziemy do, otrzymywali też właśnie zasoby że będą zasoby te pierwsze dwa rodzaje zasobów do podnoszenia będą służyły do podnoszenia yy, Poziomu tego świątecznego. Z tych drugich zasobów będziemy mogli znowu podnosić bonusy. Nawet nie oszukujmy się, podczas operacji świątecznych jednym z bardziej pożądanych bonusów jest bonus do zarabiania kredytów, bo jak połączymy sobie to jeszcze z kątem premium, z graniem w plutonach, z rezerwami z klanu, z rezerwami do kredytów, no to się okazuje, że w tym okresie można naprawdę nafarmić bardzo fajny zapas kredytów. I ja. Polecam, żeby w tym czasie właśnie tymi prękami grać. Pytanie tak naprawdę, po jakim czasie będziemy w stanie wbić w miarę zadowalający poziom boostu do zarabiania kredytów przy minimalnym nakładzie finansowym. Bo oczywiście, jeżeli ktoś tych paczek będzie kupował dużo, no to będzie mu łatwiej. No ale oczywiście to ma zachęcić, tak? Firma przede wszystkim, yy, przede wszystkim... Zarabiać. Dodatkowo, jeszcze jakby było mało zmian, mamy sklep, sklep operacji świątecznych, gdzie będziemy mieli specjalne: jak to, tokeny, żetony, żetony które będziemy mogli wymieniać na prezenty, i tamte prezenty będą też losowo. prezenty będą materiały eksploatacyjne, tak jak tu mamy napisane, rezerwy, przewodniki szkoleniowe. Ale też coś, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, wprowadzono. Kolejną dziewiątkę w grze, że będzie można wylosować ją albo na parę bitew, albo no, na stałe. Więc y, tutaj wchodzi nowy czołg. Jest to pierwszy z nowych czołgów wprowadzanych do gry przy okazji tego wydarzenia. Znaczy pierwszy, w sensie jeden z, pier, jeden z czterech, które będą jako nowe. Yy... Ech, więc to jest dużo. Oczywiście otrzymamy, otrzymamy jakiegoś tam lolka za zalogowanie się w tym okresie. Lolka, którego mało kogo już obchodzi, bo na tych tierach praktycznie nikt nie gra dzięki temu, co Wargaming zrobił z nimi tierami. Łyczek, herbaty, wybaczcie. No i będą właśnie. Hmm, ja już. To co wam powiedziałem to jest natłok informacji to trzeba będzie jakoś przetrawić na spokojnie ogarniać będą właśnie misje różne od tych naszych yy, gwiazd. Więc no, roboty roboty będzie na pewno sporo. Mamy, mamy tak samo zestawy paczek noworocznych bożonarodzeniowych księżycowych to i magicznych. No i tutaj widzimy jak wyglądają te nowe te nowe zasoby yy. Każdy z tych zasobów będzie można. Na każdy z tych zasobów będzie można trafić w odpowiednich paczkach, te, które są gdzieś nawiązują kolorystycznie do tych, do tych zasobów. Więc no jest tutaj bardzo, bardzo dużo naprawdę rzeczy. Jest konwerter zasobów, będziemy mogli je przerabiać, to jest oczywiście plusik. No, i tutaj mamy nagrody za poziomy tej świątecznej atmosfery, żeton do automatu, no już to już za pierwszy poziom, włoski czołg średni. Jak na, na, postarajcie się najszybciej, jak to tylko możliwe, wbić drugi poziom, żeby mieć psa do głaskania. Rezerwy do kredytów, książki, fragmenty, rezerwy, załogantki. No, jest tego trochę, nie można, nie można powiedzieć, że nie. Dodatkowo mamy żetony do automatów, i z tych żetonów zawsze będzie szansa na zgarnięcie też tej dziewiątki. I dla osób, które nie wydają pieniędzy w Włocie lub nie wydają ich zbyt dużo, jest to jakaś tam szansa, żeby mieć jako pojazd premium dziewiątego poziomu. Czy to będzie czołg dobry, czy nie, to jest inna sprawa, to się jeszcze okaże. Ale no, jest to do zrobienia, tylko oczywiście najpierw trzeba wbić dziesiąty poziom, dziesiąty poziom tej świątecznej atmosfery, żeby mieć dostęp do sklepu. Są nowe kamuflaże, to... Kwestia gustu, czy to się komuś podoba, czy nie. Możecie oczywiście wydać golda na jakieś prezenty dla psa, które chyba na nic poza, e, poza wyglądem nie wpływają, o ile się nie mylę. Tylko, że jak już wydacie golda na to, no to ten gold wam przepadnie, bo jest nawet tutaj ujęte, że po prostu po skończeniu operacji świątecznych piesek, piesek znika, a to i to, co kupiliście, też znika. Złota wam nie oddadzą, więc pamiętajcie o tym za właśnie chodzenie i po innych, po innych e, miasteczkach będzie można też zyskać jakiś styl 2D naklejki, więc no też jest tego bardzo bardzo dużo. Kolejne mamy, kolejne mamy style. No i właśnie tutaj są zadania od Mili, zadania od Arniego, no i stała stała premia, czyli premia oczywiście dla wszystkich najważniejsza do kredytów i premia do wyboru. Z tego co widzę, będziemy mogli sobie wybierać to co nas bardziej interesuje, czy FreeX, czy załoga, bodajże tak, załoga i czy, czy doświadczenie podstawowe. To jest akurat spoko sprawa, bo w moim przypadku ja akurat będę stawiał na yy, załogę. Premie do kredytów dotyczą wszystkich pojazdów w grze, w tym premium i wypożyczonych do zakończenia operacji świątecznych. Też warto to podkreślić. Yy. Premie do punktów doświadczenia również mają zastosowanie do czasu zakończenia wydarzenia. Aktywna może być tylko jedna wybrana przez Was premia. Domyślnie wybierana jest premia do, do doświadczenia bojowego. Możecie zmienić tryb aktywnej premii w dowolnym momencie, więc na to, na to zwracajcie uwagę. Aktywne premie do punktów doświadczenia dotyczą wszystkich pojazdów w grze z wyjątkiem maszyn premium i wypożyczanych, czyli tylko akurat doświadczenia możecie na drzewkowych pojazdach zdobyć, o ile, z tego, o ile dobrze zrozumiałem. Yy. Misje, plus jest taki, że te misje się będą kumulować. Więc, jeżeli chyba nie będziecie mogli codziennie zagrać i ich zrobić, no to potem, jak się zalogujecie, to też te misje będzie można nadrobić. Mam nadzieję, że tutaj dobrze zrozumiałem. Jak gdzieś się pomyliłem, to mnie oczywiście poprawcie, poprawcie w komentarzu. Po ukończeniu 27. misji, Mila zostanie dowódczynią jednego z waszych pojazdów, więc Mila też będzie też będzie. Yy, oczywiście, później dowódcą, jeżeli się te wszystkie misje ogarnie. Yy, wymiany zasobów na żetony będzie można przeprowadzać po spełnieniu wszystkich trzech warunków. To też jest fajne, że będzie można zasoby zmieniać na te żetony. Trzeba ukończyć 10 zadań mili, 10 odarniego i 10 poziom świątecznej atmosfery, więc też będzie szansa, żeby coś zgarnąć. Nam podają, że jest to 11% szansy na tego obiekta 283 na wypożyczenie lub na stałe pożyjemy, zobaczymy nie chcę oceniać czołgu po samych parametrach bo ja tak naprawdę nic o nim nie wiem Oceniu, ocenię go dopiero jeżeli uda mi się go zdobyć i pograć więc no, zapowiada zapowiada się ciekawie, zapowiada się dużo logowania, dużo grania na pewno na pewno jest trochę nowości, czy to się sprawdzi czy będzie lepiej, czy będzie gorzej pożyjemy, zobaczymy, na pewno nie można powiedzieć, że WG temat olało Druga sprawa to są duże pudełka, które już będziecie mogli kupować od 1 grudnia, więc oczywiście to jest okres, w którym pewnie najwięcej kasy idzie dla Wargamingu. No i oczywiście, jak to, jak to co roku, poza we wcześniejszych latach, mogliśmy poszczególne ozdoby do podnoszenia, do podnoszenia tam poziomów sobie kupować. Tutaj są zasoby, które możemy wykorzystywać. Plus oczywiście inne nagrody. Warto wspomnieć, że nie ma czegoś takiego. Ludzie oczywiście sobie dorabiają teorię, że w tych paczkach jest większa szansa na czołgi, w tych jest niższa. Nie, tak to, tak to nie działa i tak w tym roku ponownie jest już jak po prostu chyba być musi, że wprowadzona nagroda gwarantowana, czyli jeżeli 49 paczek otworzycie i nic wam nie wypadnie z tych ósemek, to. W 50. wypaść Wam musi, więc nie będzie sytuacji takiej jak u mnie kilka lat temu, że z 200 paczek nie wypadła żadna 8. Premium. Odsyłam do tego openingu. To już ma trochę lat, ale wciąż, wciąż może bawić. To zawiera każde duże pudełko? 50 zasobów jeden rodzaj, zależny od typu pudełka i 150 losowych zasobów 250 zł to jest standard. No, i tutaj mamy szansę wylosowania prezentów spoza listy. Jakieś ta premium, jakieś złoto, nawet po tysiąc i kredyty 100 tysięcy lub pół miliona. Ciekawostką jest, no bo ktoś, kto lubi koty, mógłby powiedzieć, Dara, moment, psa wprowadzacie, a dla kociarzy to nic nie ma, jest. Dla miłośników kotów jest kot z Redshire, tylko że kota trzeba se kupić. Może nie w worku, tylko w, w skrzynce. Czy tam w, w paczce. Możecie wylosować kota. Jak wylosujecie, no to ten kod też będzie dawał wam, e, dawał wam bonusy. Szansa wylosowania specjalnej świątecznej postaci 10%. E, mamy, e, mamy, no, mamy, kolejne nowe maszyny też pododawane jeśli chodzi o ósemki. Są trzy, e, znaczy są, są no, przepraszam, są dwie nowe ósemki, nowa dziewiątka w paczkach. To tutaj ja już byłem zaskoczony, bo spodziewałem się dziewiątek w zeszłym roku. Tak nie było. W tym roku jednak dziewiątki już do paczek trafiły. Dodatkowo jest vipera. Tego się też nie bardzo spodziewałem. Liczę, że to raczej będzie szpatułka. Obstawiałem, że raczej dadzą pojazd, z, który był kiedyś w mm, maratonie. A jednak oni poszli w kierunku tak jak w zeszłym roku, czyli była skoda T56, a skoda była wprowadzona, o ile mi pamięć nie myli, właśnie gdzieś tak na jesie, w okolice września, jakoś tak i tutaj podobnie zrobiono, tylko że w tym roku no była, była Vipera, więc dali Viperę. No i AMBT, który był dostępny podczas licytacji styczniowych. Nie wiem, czy potem był, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy MBT był potem w sklepie, czy można go było jakoś nabyć, więc napiszcie, proszę w komentarzu. Jest to pojazd raczej mało popularny, więc też może budzić zainteresowanie wielu osób, bo wiele osób pewnie go nie ma, więc poza trzema totalnie nowymi pojazdami mamy jednak stosunkowo świeże pojazdy. Stosunkowo świeży pojazd, jakim jest Vipera oraz pojazd, który aż tak popularny raczej być yy, nie powinien. Yy, M47 Iron Arni. Yy, Charm Le 75, no i ten chińczyk. Sama ocena pojazdów, jak będę miał, jak będę grał. Na pewno po jakimś czasie postaram się zrobić materiały po zagraniu większej liczby bitew. Nie będą to może materiały najszybciej zrobione, yy, ale w swoim tempie postaram się jakieś filmy nagrać, żeby się podzielić yy, wrażeniami. Nie bardzo chcę oceniać po papierowych danych, bo pamiętamy, w zeszłym roku był Torn, który to miał mieć super, hiper rzeczy, dzisiaj Torn Vanów, o których akurat teraz wrzucam materiały, na polach bitew za wiele nie widać. Kaliban, ja lubię, trollowy pojazd, ale też nie, nie zalał randomów, więc, no i ochy też nie zniszczyły wota, więc na razie bym tutaj też za bardzo się nie podpalał, dopóki tych maszyn nie oceni mi w bitwie. Będzie mini, mini mouse, micro mouse, różnie na, te, na ten pojazd mówią, całkiem fajna rzecz dla kolekcjonerów, dla osób, które nie mają tego czołgu, M3 Lite, no i nowy jakiś Harry Hopkins, tutaj pankam pan, 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 niemiecki KW-1, zmęczony już, wybaczcie, no i tu Su-2 122, więc jakieś niższe tiery. Pan zk. Pancer Nie wiem co ja chciałem powiedzieć. Nieważne, nic nie piłem, żeby nie było. No i no i mamy też style 3D. mamy styl 3D nowy na Conquerora, na superkonia właściwie i na Estherfaa 103B będzie można też zdobyć zaległe style 3D z lat ubiegłych. Ja akurat nie zdobyłem wszystkich styli w zeszłym roku, więc fajna sprawa, może się uda nadrobić. No i też z tych nowych styli mamy styl jeszcze, właśnie, bo o tym nie wspomniałem, no, do Minotauro, do Klikera, bo już do 261 był do GCK był to teraz do tej arty zrobiono. No i o dziwo do dziewiątki, do Sharfutura. To byłem troszkę zaskoczony, że już idziemy też w tiery dziewiąte, ale spoko. Style 3D: kwestia gustu, komu się podobają, jak się komuś podobają, spoko, jak nie, to ja, bo Huragan, Salamandra, ja w ogóle nie pamiętam tych styli. Ej, no jest tego trochę, będzie trzeba to po, popatrzeć, czy w ogóle mamy pozakładane. No i wracając do pana kota: między e, świetnymi czołgami premium, fantastycznymi stylami 3D i innymi dobrami, możecie przypadkiem napotkać puszystego, aczkolwiek bardzo pewnego siebie kota z Redshire. Tę wyjątkową postać z operacji świątecznych można zawsze spotkać w kwaterze u boku naszych celebrytów. Kot ma dla Was trzy dodatkowe zadania. Za ukończenie każdego z nich otrzymacie nagrodę. Wykorzystajcie ciepły bursztyn i żelazo meteorytowe, aby je ukończyć i zgarnąć przedmioty z poniższej listy. Dzień konta premium zabawna naklejka, specjalny kotostyczny styl, akurat styl z kotami. No ale wypada... pewnie im szybciej tego kota byśmy mieli, tym lepiej. Mechanika gwarantowanego pojazdu, o tym Wam wspominałem. Dla mnie też te pojazdy niskich tierów są o tyle fajne, że będę miał kolejne czołgi do ogrywania, do nagrywania materiału, więc ja już i tak jestem bardzo w plecy. Nie wszystko jestem na bieżąco, dojdą kolejne maszyny, no ale jest to dla mnie jakaś. Jest to coś, co mnie ciągle przy tej grze trzyma. Widzimy tutaj Iron Arni, czyli m 47 tam według stylizacji Arnolda Schwarzeneggera. Co do tych poszczególnych maszyn, to tutaj na razie się wypowiadać, nie będę statystyk, statystyk tych innych czołgów też omawiać. Nie chcę. Standardowo nowa linia na horyzoncie z nową mechaniką i nowa premka wprowadzona w paczkach. Tak samo było z dwururką, z Bizontę, z Jochem Premium, i mm, kolejny rok mamy to, taką samą sytuację. No i ta dziewiątka, która mnie tutaj troszeczkę zaskoczyła, że jednak trafiła do paczek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to też jest dość specyficzny pojazd o MBT-ku i o Wiperze e, wspominałem. Moi drodzy, tutaj jeszcze też troszkę prywaty, bo jak zapewne zauważyliście, dzisiejszy odcinek nagrywam e, nagrywam już na innej e, przeglądarce, mianowicie na Operze GX e, i. E, Zachęcam Was do spróbowania, do sprawdzenia tej przeglądarki. Jeżeli jeszcze z niej nie, nie korzystaliście, to w filmie, pod tym filmem, będzie przypięty link, mój link do właśnie tej przeglądarki. Jest to też jakaś forma wsparcia dla mnie. Jeżeli macie trochę czasu, ściągnijcie sobie z tego linka tę przeglądarkę, zainstalujcie ją, odpalcie, przejrzyjcie, spróbujcie, zobaczcie. Może Wam się spodoba. Yy, oczywiście nie jest to obowiązkowe ale dla mnie jest to też zawsze jakaś forma, yy, forma wsparcia, was to nic nie kosztuje, troszkę czasu a może się okaże, że właśnie ta przeglądarka przypadnie do gustu akurat wam i przerzucicie się właśnie na nią, zachęcam będę wdzięczny za waszą za waszą pomoc, za wasze wsparcie yy, to chyba na tyle jest tego naprawdę dużo ja tak, u mnie się tak ułożyło, że akurat początek grudnia mam dość intensywny zawodowo, ale mam nadzieję, że już od, w, drugiej, od, po, w drugiej części grudnia będę mógł więcej prowadzić streamów, nagrywać materiałów i, i poświęcić się też czasowo na wydarzenia w WoCie, więc zobaczymy jakie będą opinie wasze na temat tych eventów, kiedy już one do gry wejdą. Mam nadzieję, że jeżeli w tym roku, też jako CCC, dostaniemy jakieś paczki, to opening na Twitchu będzie zrobiony. Zobaczymy to ewentualnie, jeżeli będą, co powypada, jak to będzie wyglądało. Jak będę miał jakieś nowe pojazdy, to też będę je ogrywał podczas tych operacji świątecznych i pewnie za jakiś czas materiały na kanał, mam nadzieję, jakieś ponagrywać. Piszcie Wasze wrażenia z tych zapowiedzi. Jakie są wasze opinie na temat zapowiadanych zmian? Czy jesteście otwarci na nie, czy podchodzicie raczej tak bardziej ostrożnie? Sekcja komentarzy należy do was. Wypowiadajcie się. Pamiętajcie oczywiście też o łapce w górę. Jak macie jakieś pytania, no to też oczywiście w komentarzach piście. No i cóż, życzę wam miłego dnia i jeżeli będziecie uczestniczyć w tych operacjach, to dużo szczęścia. Jeżeli będziecie kupowali paczki, to jak najlepszych dropów, miłego buziaki, a zerknijcie w przypięty link, ściągnijcie, zainstalujcie. Chwila czasu, a może się spodoba. Cześć.